Hej, witajcie w kolejnym odcinku z życia prawnika Damiana Biedaka. Jak widzicie, przed nami piękne, malownicze osiedle. Tak, Damian właśnie tutaj zamieszkał wraz z Angeliką, więc teraz pokażę mniej więcej, jak to wygląda. Akurat mamy deszcz i burzę. Wszystko zbudowałam sama, jednak. Mieli mieszkać w takim osiedlu, które ściągnęłam z internetu, ale nie pasował mi ten domek, bo nie mogłam go przerobić tak jak chciałam, a potrzebowałam więcej pomieszczeń w środku, więc sama postanowiłam to zrobić. Tak więc oto powstało moje osiedle. Z zewnątrz właśnie tak się prezentuje, a teraz pokażę wam nasze mieszkanie. Tak, tutaj mamy miejsce na nasz samochód, bo Damian musiał mieć swój samochód przecież, wiadomo. Tak, tutaj mamy takie wejście, kurczę, po burze. Teraz mi przeszkadza. I tutaj od razu mamy kuchnię, salon, który jeszcze jest nieskończony. Wiecie, Damian Biedak ma oczywiście pragnienie w pogoni za bogactwem. Jest prawnikiem. Co prawda wywodzi się z biednego domu, ale wiecie, on ma takie pragnienie być bogatym Simem i do tego dąży. Dlatego wszystko tutaj jest urządzone na bogato. Damian nie oszczędzał, mimo że czynsz za to mieszkanie co tydzień wynosi 4000 zł ponad, a do tego jeszcze dochodzą rachunki. Ostatnio płaciłam ponad 1000 simoleonów, także ja jestem bardzo ciekawa, moi mili, jak oni sobie poradzą. Myślę, że będzie ciekawie, czy unikną komornika. To też się okaże. Jeszcze nie skończyłam, bo właśnie brakowało mi pieniędzy. O, tutaj nie domalowałam ściany nawet. Więc tak, tutaj mam kuchnię, taką sobie prostą, i łazienkę. Na razie tylko jedną. I mamy też piętro. Tu jest jeszcze pusto. Zrobiłam im tylko sypialnię na razie, która się prezentuje właśnie tak. Proszę bardzo. Też na bogato wszystko musi być, wiadomo. W końcu to Damian. No i gabinet Damian musi mieć, tak, koniecznie. Nie ma opcji, żeby nie było gabinetu. Tak się on prezentuje. Myślę, że ja jestem bardzo zadowolona z tego, mimo że jeszcze jest nieskończone. Wiadomo, tutaj zostawiam pomieszczenie w razie, jakby się pojawiło dziecko. Zawsze się przyda. Chciałabym, żeby trochę tutaj pomieszkali, więc starałam się zbudować taki domek, żeby mi pasował na dłuższy okres czasu, a nie tylko na chwilę. Tym bardziej, że się tu napracowałam, więc nie chcę się za szybko wyprowadzać. Jakiś koleś do nas przyszedł. A, jakiś Ryszard, dobra. Bo Angelika tutaj ćwiczy kondycję właśnie, co do ich pracy. Wiadomo, po studiach od razu dostali wysokie stanowiska. Angelika już na pierwszym stanowisku, które miała, to zabiła chyba 1000 simoleonów. I oczywiście awansowała już raz, więc teraz jest gwiazdą muzykali. Ona jest w karierze aktorstwo, a Damian oczywiście jako prawnik. I zarabia 865 simoleonów. Na chwilę obecną jest adwokatem rodzinnym. Też we wtorek dostał awans. Brakuje im przyjaciół i umiejętności. To wszystko jest do rozwinięcia oczywiście. Jeszcze z takich ciekawostek, obok wprowadziłam Juliannę. Co prawda jeszcze jej nie urządziłam mieszkania, ale tam sobie mieszka jakoś. No i tak, moi drodzy, zrobiłam im tutaj taki jeszcze rekreacyjne miejsce. Tutaj mamy coś do grania w kosza, jakiś grill, tutaj basen, no i takie coś na ewentualny ślub. Bo to też się zbliża, a potem wiadomo, nie mogłabym tutaj w żaden sposób edytować tej parceli, bo na osiedlach się nie da budować poza naszym mieszkaniem, więc już zapobiegawczo zbudowałam taki łuk weselny i tak dalej. No i to by było chyba tyle z tych takich organizacyjnych kwestii. Dzisiaj planuję zrobić taką małą imprezkę, jakby parapetówkę, tylko musimy poczekać, aż Damian właśnie wróci z pracy. Jak jej tutaj poszło z tą kondycją? Ona musi mieć już na 10 poziomie, więc sporo jej brakuje. No i potrzebujemy przyjaciół. Ona potrzebuje jednego przyjaciela. Ale mamy już 11, więc ona ugotuje jedzenie na wieczór. Przygotuj posiłek dla grupy. Kurczę. I co tu można podać? Może hamburgery niech przygotuje. Bo tak za bardzo nie ma rozwiniętych umiejętności, by wybierać za dużo. Więc niech zrobi te hamburgery. W swojej kuchni. Pięknej. No, pokojówka oczywiście musi być, jak żeby inaczej. Ale fajnie ugniata to mielone. Gdzie ty z tym idziesz? Z
serio, idziesz to na dół robić? No, w taką burzę. No, pada, pada. Przyspieszmy to. Ten proces. Weź to schowaj na razie. Gdzie na tym deszczu stawiasz? Kobieto. Wracaj do domu. Damian wraca o 16, więc to już niebawem. Ty się w tym czasie ogarnij trochę, kobieto. Bo jeszcze planuję coś wyjątkowego. Tak, na ten dzień. Także oby się wszystko powiodło. Trzymajmy kciuki. Kreatywność, charyzma. I wiesz co, poćwicz sobie przemowę od razu, żebyś miał jakieś zajęcie. Damian pojechał swoim samochodem, także... No nie, do niej co chwilę ktoś dzwoni, powiem wam. Szczególnie gdy się uczy. No, uważaj. Mam nadzieję, że przyjedzie do nas na parkotówkę ze studiów. Kurczę, ale mamy pogodę. Dobra, zaraz będzie. Damian! Także... O, tak, dopiero teraz... Spokojnie, Jezu! Te powiadomienia. Nie jest już przyjacielem, cholera. Wzrosły gdzieś... Dobra, pieniądze się przydadzą, tym bardziej, że potrzebujemy... Okej, Damian wraca z pracy. Zarabia 1124 simulowane? Tak dużo? A za co, jak... Okej. Gdzie idziesz? Chodź tutaj, robimy imprezę. Urządź przyjęcie. O, jest parapetówka! Nie wiedziałam, że jest taka opcja, ale świetnie! Nie odchodź nigdzie. Sąsiedzi! Ja chciałam zaprosić rodzinę. O Jezus, zadzwoń, zaproś ich tak, o. Zadzwoń do Balbiny i zaproś rodzinę. Ty jak już z tym Błażejem tak sobie pędziłaś, to zadzwoń też do niego i go zaproś. Może bez psów. Wybaczcie, pieski. Oni też chcieli adoptować pieski i kotki, ale im te pragnienia się już zresetowały. Ty zaproś tylko Błażeja. Weź resztki, podasz te hamburgery. Ty włącz muzykę, zostaw tą kałużę. No i gdzie te moje sąsiady? Nie idź grać, czekaj. No nareszcie się pojawiło to od imprezy. Podajesz? Podajesz, super. Ale co by tu jeszcze im... O, wiem, może jakiś barek by się przydał. Na szybko się kupi. Nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie to jest. Tutaj chyba gdzieś w imprezie. A na razie niech stoi. Tak, o. Możesz... Przygotuj napoje mieszane. Lilka, wchodzisz ty do nas. Gdzie ona jest? Przyjęcie jest u nas w mieszkaniu. Halo! Dobra, olali nas wszyscy. O, przyszła Balbina przynajmniej. Zapaj do stołu, goście. Co jest tutaj? Co się dzieje? Gdzie tu masz pożar? U Lilki się pali, matko boska. Nie, ja już... Nie, to nie u Lilki, dobra. Ja już pożary się nie bawię. Ja już pożary się nie bawię. Miała być cała rodzina. Gdzie są wszyscy? Ja się pytam. Tu stoją. Ludzie, wchodźcie do mieszkania. Ludzie. Wchodzicie? Super. Mm.
Dobra, ile będziesz przygotowywał tych napoi? Wchodzicie tu, ludzie! No oni sobie tutaj tańczą. Ja tutaj szykuję coś. Chcę, żeby wszyscy byli. Macie być wszyscy obecni. Tu się bawimy. Ogar, ludzie, ogar. Poczęstujcie się drinkami. No, witajcie. Podejdź tutaj. Tutaj też podejdź. Nadszedł wielki moment w życiu Angeliki. Tak, zostaw tą muzykę. Cebole, buone lili sebo. Kumbu, Clearna. Oh, oh, Vanasilo. Oh, Rebuivo. Tak jest, właśnie o to mi chodziło. Dobra. Teraz z tej okazji wszyscy tańczymy. Tak, gratuluj, że jej się świadczyłeś. Nie no, nie będzie się wprowadzać. Też tańcz, Malwina, taniec połamaniec. Wszyscy tańczymy taniec połamaniec. Juhu, juhu. A gdzie jest... Gdzie są moi sąsiedzi, ja się pytam? Lilka? A dobra, rób co chcesz. Nie było cię na oświadczeniach twojej siostry. Dana i ja pobieramy się. Urządzić przyjęcie weselne. No. Chodź tu, mama. Żenię się w końcu. Spodziewałaś się tego? Coś mogę jej ten? Możesz ją przytulić. Tak, zamiast tutaj do pracy się szykować, to... Super, Angelika jest zadowolona z życia. Nie idź rzucać piłką. Zadzwoń do tego niebieskowłosego, powiedz mu, że wychodzisz za mąż niedługo, że w końcu ci się Damian oświadczył, tak długo na to czekałaś. Podzwoń do tych przyjaciół, bo... Powiedz wszystkim przyjaciołom o swoich zaręczynach, tak. Do ojca musisz zadzwonić. O Jezus, mała Aniela śmierdzi. Trudno. No i super. Powiedzmy, że wyszło tak jak chciałam, oczywiście. To są Simsy, więc nie wszystko będzie tak jak powinno. Tak jakby się chciało. Jeszcze raz, dla pewności. Potem zadzwonisz do ojca, jakie masz z nim relacje. Żadne. A twoja matka? Gdzie tu masz matkę? Tu jest matka? Nie. Z nią jeszcze gorszy. Jezus Maria, twoja matka cię nienawidzi prawie. Dobra. Szkoda gadać. Dobra, daj już spokój z nim. Potrzebujemy innych przyjaciół. O, dobra, zabawa. Ten się poszedł kąpać. Pewnie. Do ojca. Musisz odnowić kontakty z rodziną, bo na ślub kto przyjdzie, no. Uuu, jaki masz pierścionek. Nie machaj tak tą ręką. No, no. Dana się postarał, nie? Jak już jesteś w tej łazience... Czemu sprzątasz? To jeszcze jest dobre. Oni nie dojedli, a ty po nich sprzątasz. Jeszcze raz zadzwoń do tego ojca. Oni bardzo potrzebują teraz pieniędzy, moi mili, bo nie dość, że nie skończyli remontu mieszkania, to jeszcze te rachunki masakryczne. Kto to przyszedł? Idź sobie. Balbina już idzie do domu? Tak, już wracają. Okej, okay. No to pa.
miło było. Nikt nawet nie zwrócił uwagi na to, że... Myślałam, że będzie jakaś reakcja na to, że oni ten... Że on się jej oświadcza, ale tutaj nic. Po prostu nic. Gdzie ten twój ojciec? Matko. Zadzwoń do niego jeszcze z 3 razy. A ty jak tam z twoimi przyjaciółmi? Do tego blondyna byś mógł zadzwonić. Jak ty się czujesz? Całkiem dobrze. To raz tylko zadzwoń. I potrzebujesz sprzątania, to zaraz cię wyślę tam. Niestety, to zdobywanie przyjaciół. Czemu on jest... O nie, pomyliłam! Cholera. To nie ty do niego miałeś dzwonić. Już pogadałeś? Olalalala, gdzie ten twój ojciec znowu zniknął? Tu jest, jestem ślepa. Dobra, ty mój drogi, jeszcze dokończ się uczyć sprzątania i możesz iść spać. Bo tobie tam troszkę zostało i może będzie awans. Ciebie ktoś zapraszał? Zaszła jakaś pomyłka. Nie, nie ogarniam tych simów. Przyszedł... Weź koleś, idź stąd. Idź sobie. No. A potem, mój drogi, się odprężysz. No gdzie ty już poszłaś spać? Wstawaj, kobieto! Wstawaj, kobieto, to nie tak miało być. Wyprosiłaś tamtego gościa? Wyprosiłaś. Stój, gdzie idziesz w tą burzę na ten hamak, kobieto? Ogarnij się, proszę cię, odpręż się. Super damen. Przyszła i pora na was, moimi. No, akurat myślisz o swoim narzeczonym. On chce wszystko lepsze. Masakra. Kładź się szybciej. Ach, te poduszki trzeba przecież ułożyć. Barabara. Na dobry koniec odcinka. No okej, a co ty masz na sobie? Coś tutaj... Nie pykło z nimi. Co ona ma na sobie w ogóle? Nie miała nawet takiej piżamy. Dobra, niech oni sobie tu śpią, spokojnie. I to by było na dzisiaj, myślę, tyle. Taki wstępny odcineczek z ich nowego mieszkanka w Miłowie. Mam nadzieję, że moje piękne osiedle wam się podoba, bo mi się podoba bardzo. Chociaż mogłam bardziej dopracować tutaj roślinność i ogólnie teren, ale już nie miałam na to siły, tym bardziej, że muszę się skupić na naszym mieszkanku, prawda? Także to by było na dzisiaj tyle i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!